spółka się bardzo fajnie rozwijała do 2012-2013 roku. W 2012-2013 nastąpił kryzys i przeżywałem, Trump kiedyś powiedział, że jak on wiedział, że upadnie, to jeszcze nikt o tym nie wiedział. A jak wszyscy się dowiedzieli, że on upadnie i tam będzie miała upadłość jego spółka, to on już wiedział, jak z tego wyjść. I troszeczkę podobnie miałem ja, to znaczy ja się dowiedziałem o tym, że jednym z metod restrukturyzacji mojej spółki będzie przejście przez upadłość w lipcu 2013 roku. Natomiast wszyscy wtedy byli przekonani, że biznes się rozwija, biznes się kręci, może tam ma jakieś problemy, ale generalnie jest okej. I ja przez pół roku myślałem, jak sobie z tym poradzić, jak z tym wyjść, jak to wszystko ogarnąć w wielu perspektywach, inwestorów, pracowników, klientów i tak dalej. Po czym jak ogłosiłem, złożyłem wniosek o upadłość w lutym 2014 roku, to ja już miałem dokładną ścieżkę tego, jak chcę z tej upadłości wyjść. A na przykład z Politechniki Lubelskiej był profesor, który mówił, a to ten bankrut, że to już zbankrutuje i tak dalej, nie? Ale wtedy mnie to aż tak bardzo, troszkę mnie to ruszało, ale może już nie aż tak bardzo, bo ja miałem ścieżkę, wiedziałem, jak ja chcę ten biznes dalej wyprowadzić. Wyprowadziłem go, to też jest pewna nauka. Najwięcej się człowiek uczy w kryzysie. Najwięcej się uczycie w kryzysie. 2 lata, które właśnie było od momentu, kiedy wiedziałem, że będę musiał ogłosić upadłość, do momentu zawarcia układu z wierzycielami, to były 2 lata, kiedy się najwięcej w biznesie nauczyłem. 18-19 lat się zajmuję biznesem i te 2 lata to były najbardziej efektywne. Te 2 lata pokazały mi, że poza moją firmą w ogóle istnieje świat. Na przykład studenci, że można z nimi się spotykać i od tamtej pory staram się to robić. W 2015 roku zawarliśmy układ z wierzycielami. Tak jak powiedziałem, biznes jakby operacyjnie funkcjonował, natomiast korporacyjnie mieliśmy problemy. Zawarliśmy układ z wierzycielami w 2015 roku i ja miałem już po prostu tego dość. Zajmowałem się tym 15 lat, stwierdziłem, że to już mnie troszeczkę męczy. Potem przez jeszcze kolejne 2 lata miałem, czy 3 lata miałem pomysły, że to może jednak dalej będę się tym zajmował. Taką moją wizją, którą starałem się przekonać ludzi, to były takie dwie sceny. Po pierwsze, pracownicy OŻS-a mieli się spotykać na lotniskach. Czyli to miał być dowód, że to ma być niewielki zespół kompetentnych ludzi, którzy po prostu robią biznesy globalnie i spotykamy się na lotniskach. I drugi taki obraz to było to, że moi pracownicy mają jeździć Teslami. Nie tylko prezes, ale pracownicy mają jeździć Teslami. Jeżeli samochodem firmowym w OŻS-a będą Tesle, to jest właśnie takie OŻS-a, jakie ja chcę realizować. I w którymś momencie doszedłem do wniosku, że OŻS-a nie daje mi takiej wystarczającej pewności, że tą wizję będę mógł zrealizować. W związku z tym sprzedaliśmy tą spółkę. Ta spółka sobie dalej funkcjonuje, dalej jest na giełdzie. Jedna z osób z zarządu, która była za moich czasów, dalej jest tam prezesem zarządu i jest ok. Jak wczoraj z nią rozmawiałem na LinkedInie, to mówiła, że niekończące się pasmo sukcesów, więc widzę, że ma wiarę w sukces. I ten biznes się toczy, natomiast ja poszedłem, zacząłem się zajmować nieruchomościami. I dlaczego mówię o tym open mindzie? Ponieważ pierwsze, co zrobiłem, to... Wiecie, to jest flipowanie? Kto wie, co to jest flipowanie? Kurczę, ja byłem przekonany, że... Widzicie, to na przykład jest tak. Jakie kto ma przekonania? Ja jestem przekonany, że wszyscy na świecie wiedzą, co to jest flipowanie. A się okazuje, że większość osób może nie wiedzieć. Flipowanie to jest kupowanie, remontowanie i sprzedawanie mieszkań. To jest takie coś, że jak wrzucicie flipowanie w YouTubie, to wam wyskoczy 150 osób, które mówi, jak to robić super i w ogóle zarabia się gigantycznie. No i ja sobie myślę, okej, no to jak ja zmieniam branżę, to też się zajmę tym flipowaniem. Flipowanie polega właśnie, kupujesz szybko, remontujesz szybko, sprzedajesz. Ja zrobiłem 4 flipy, to znaczy na jednym straciłem, a 3 nie sprzedałem do dzisiaj. Więc kurczę, jednak to flipowanie okazało się nie dla mnie. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ potrzebowałem takiej chwili refleksji i powiedzenia sobie, okej, chłopie, to musisz sam sobie dobrać odpowiednią skalę biznesu. Czy na pewno ta skala biznesu, kupowanie i sprzedawanie mieszkań, to jest coś, co ty chcesz robić, coś, co będzie dawało ci satysfakcję, coś, co będzie dawało ci fun? Czy to jest to twoje lecenie do słońca? Bo jeżeli, tak jak powiedziałem, nie lecisz do słońca, znaczy jak lecisz do słońca, to przynajmniej do księżyca dolecisz. No i wtedy podjąłem decyzję o tym, że zacznę budować bloki. I dzisiaj jestem w trakcie realizacji 2, a mój wspólnik jeszcze 3 projektu. Jeden budujemy tutaj niedaleko Politechniki akademik, taki mini akademik na 19 kawalerek. Drugi projekt, który realizujemy, to kupujemy blok, czyli chcemy taki zrobić flip, tylko nie na mieszkaniu, tylko na bloku. Kupujemy cały blok, modernizujemy go, wymieniamy wszystkie w nim tam instalacje i potem będziemy z 70 parę mieszkań sprzedawać.
I tak naprawdę pomysły są coraz ciekawsze, coraz większe, coraz bardziej interesujące. Więc naprawdę, otwórzcie się, otwórzcie te swoje umysły, nie dajcie sobie, w całą szkołę wam powtarzali, że tam nie wiem, a to tego nie umiesz. Nie mówili wam, co umiesz, mówili wam ciągle, czego nie umiecie. Zwracali uwagę, co ja swoim dzieciom niestety też to mówię. Staram się to trochę tam korygować, ale nie skupiajmy się na tym, czego nie umiemy, skupiajmy się na tym, co umiemy. Ambitnie wyznaczajmy sobie cele i naprawdę sky is the limit.